Hejka! Witam Was serdecznie na moim kanale. Jeśli mnie jeszcze nie znacie, to ja jestem Kinga. Jestem studentką kosmetologii i dietetyki. Mój kanał jest o tematyce szeroko pojętego zdrowia. Głównie mówię tutaj o diecie roślinnej, naturalnych domowych kosmetykach, minimalizmie, ekologii, ale też feminizmie. Ostatnio również zakupiliśmy z Łukaszem vana, którego przerabiamy na kampera, aby podróżować nim po całym świecie i mieć ze sobą nasz mały dom na kółkach. Jeśli zatem interesuje Was taka tematyka filmów, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi nowymi filmami. Zapraszam Was również na mój Instagram Holistic Eye, gdzie poruszam bardzo podobne kwestie, głównie w kontekście holistycznego dbania o nasze zdrowie. Tam możecie zaprzyjaźnić się ze mną na co dzień. Kochani, w dzisiejszym filmie chciałabym Wam przybliżyć temat olejku CBD, który jest pozyskiwany z konopi siewnych. Opowiem Wam o pozytywnych, obecnie znanych właściwościach tego olejku na nasz organizm, potwierdzonych badaniami naukowymi. Rozwieję trochę kontrowersje na temat tego olejku oraz polecę Wam sprawdzony i testowany przeze mnie olejek CBD. Także koniecznie zostańcie ze mną do końca. Słuchajcie, z wielką przyjemnością pragnę Was powiadomić o tym, że dostałam ostatnio pierwszą wartą uwagi propozycję współpracy. I mam nadzieję, że już mnie trochę znacie i wiecie, że autentyczność recenzji, tego co Wam polecam, tego co Wam tutaj przekazuję, jest u mnie na pierwszym miejscu. Najważniejsza jest dla mnie rzetelna wiedza przekazana Wam dla ulepszenia jakości Waszego życia. A więc tą propozycję dostałam od firmy Canaste, która produkuje właśnie olejki CBD, pozyskując je z konopi siewnych z polskich hodowli. I właśnie w szczególności ucieszyła mnie ta propozycja, ponieważ już jakiś czas temu myślałam o zakupie takiego olejku. I te olejki stosuje się jako suplement diety, który jest w pełni legalny i przebadany laboratoryjnie, co gwarantuje nam czystość danego produktu pod kątem wszystkich psychoaktywnych i odurzających substancji. I dostałam od nich jeden z tych olejków, który testuję od kilku tygodni i za chwilę opowiem Wam moje prywatne spostrzeżenia na jego temat, ale teraz pragnę podzielić się z Wami kodem rabatowym na pierwsze zamówienie u Canaste. I jest to Kinga na -20%. I pokrótce tylko wspomnę o właściwościach tego olejku, które rozwinę w dalszej części filmu. Jest to przede wszystkim zmniejszenie podatności na stres, ukojenie bólu i ulepszenie jakości naszego snu. To, co jest niesamowite u Canaste, to jest lokalność ich produktów. Ich konopie pochodzą z polskich upraw, gdzie stosuje się praktyki rolnictwa ekologicznego, więc mamy tutaj w 100% pewność, że są wolne od pestycydów. Dodatkowo metodą, jaką pozyskują dany związek, jest ekstrakcja CO2 i w tym momencie jest to najefektywniejsza i najlepiej przebadana metoda ekstrakcji. Ponadto ich produkty zawierają pełne spektrum kanabinoidów, flawonoidów i terpenów, które łącznie dają skuteczniejsze działanie. W składzie takiego olejku mamy ekstrakt o konkretnym stężeniu, organiczny olej kokosowy i w wybranym olejek smakowy. Są 4 stężenia olejków, najlepiej zaczynać od najmniejszego i zwiększać w miarę potrzeby lub innego celu stosowania. Są one również w 3 smakach: naturalnym, miętowo-czekoladowym i waniliowym. A więc teraz opowiem Wam moje spostrzeżenia na temat takiego olejku. Stosuję olejek 550 mg o smaku naturalnym od kilku tygodni 2 razy dziennie. I przede wszystkim to, co zauważyłam, to polepszenie jakości mojego snu i lepsza regeneracja w czasie snu. To znaczy szybciej zasypiam i śpię bardzo głęboko. Dodatkowo teraz mam bardzo intensywny czas, jeżeli chodzi o moje uczelniane sprawy. I czasami spałam po kilka godzin dziennie przez kilka dni. I później jak faktycznie przez jeden dzień chciałam odespać, to od razu po tej nocy byłam bardzo zregenerowana i nie czułam takiego uczucia otępienia i rozkojarzenia, gdzie wcześniej bardzo często mi się to zdarzało i żeby odespać po takich kilku ciężkich dniach, musiałam przespać konkretną liczbę godzin przez kilka kolejnych dni. Dodatkowo teraz w tym stresującym dla mnie okresie czuję dzięki temu olejkowi, że jestem spokojniejsza i to nie znaczy, że nie jestem w ogóle zestresowana, bo jestem, ale ten olejek daje takie subtelne uczucie wyciszenia i uspokojenia i rzadsze uczucie napięcia w klatce piersiowej, co w takich okresach zazwyczaj towarzyszy mi dużo częściej. Dlatego przechodząc już do udowodnionych faktów na temat właściwości tego olejku, chciałabym Was jeszcze raz zachęcić do skorzystania z mojego kodu rabatowego i spróbowania takiego olejku, szczególnie w okresie dużego napięcia i stresu. Ale pamiętajcie jednak, że to jest suplement diety, a nie lek, więc sam olejek nie pomoże Wam, jeśli Was styl życia będzie prowadzony w sposób niezrównoważony i niesprzyjający Waszemu zdrowiu. Dlatego najważniejszym jest bogata, odżywcza, nisko przetworzona dieta,
zawierająca przede wszystkim bardzo dużo roślin, regularna aktywność fizyczna, dobrej jakości sen, dbanie o zdrowie psychiczne, dbanie o rytm dobowy i zapewnianie naszemu organizmowi świeżego powietrza. I kochani, w tej części filmu posłużę się artykułem naukowym autorstwa dr Joanny Podgórskiej, której pracę i aktywność bardzo serdecznie Wam polecam. Układ endokannabinoidowy. I ten układ jest stosunkowo nowym odkryciem, ponieważ dopiero w 1988 pierwszy raz odkryto receptor kanabinoidowy w mózgu szczurzym. I od tego czasu dowiedzieliśmy się naprawdę sporo o tym układzie, ale równie sporo aspektów jest jeszcze do zbadania i do udowodnienia. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ten układ zaangażowany jest w niemal każdą funkcję w naszym organizmie. Tworzą go receptory kanabinoidowe i oddziałujące z nim związki, które się do nich przyłączają. Receptorami kanabinoidowymi są białka błony komórkowej związane z białkiem G. Są one rozmieszczone w różnych strukturach organizmu i odpowiadają za odczuwanie bólu, neuroprotekcję czy metabolizm. I najpowszechniejsze receptory kanabinoidowe są to CB1 i CB2. Pierwszy występuje głównie w centralnym i obwodowym układzie nerwowym, gdzie w największej ilości występuje w jądrach podstawnych móżdżku, hipokampie oraz korze mózgu. Drugi zaś występuje głównie w strukturach związanych z układem odpornościowym, jednak występuje również w układzie nerwowym. Dodatkowo te endokannabinoidy, oddziałując z innymi receptorami, wpływają na przede wszystkim metabolizm lipidów, równowagę energetyczną, odpowiedź przeciwzapalną, neuroprotekcję i procesy zapamiętywania i uczenia się. Można więc śmiało powiedzieć, że układ endokannabinoidowy jest jednym z najważniejszych układów w naszym organizmie, odgrywający kluczową rolę w utrzymaniu jego równowagi. I właśnie to dzięki temu układowi możliwe jest regulowanie reakcji odpornościowej, samopoczucia, cyklu snu, odczuwania głodu i apetytu, temperatury ciała, funkcji rozrodczych, metabolizmu i funkcji sercowo-naczyniowych. Jego prawidłowe funkcjonowanie jest niezwykle ważne dla pracy mózgu, ponieważ warunkuje dobrostan komórek nerwowych, a więc odpowiada za procesy poznawcze, pamięć i nastrój. Układ ten wywiera również ogromny wpływ na gospodarkę neurochemiczną, ponieważ oddziałuje z wieloma różnymi neurotransmiterami, np. acetylocholina, dopamina czy GABA. Wobec tego niedobór naturalnych endokannabinoidów w organizmie człowieka bardzo często związany jest z bezsennością, problemami trawiennymi, brakiem apetytu, nerwowością, apatią czy ciągłymi wahaniami nastroju. Kanabinoidy są produkowane naturalnie przez nasz organizm, ale również mogą być pobierane z zewnątrz. Ale tak jak każdy inny układ w naszym ciele, ma on swoje limity i w stanach dużego obciążenia lub w stanach chorobowych może nie wytwarzać potrzebnej ilości kanabinoidów. Poza tym naturalnie produkowane kanabinoidy charakteryzują się krótkim okresem trwania w naszym organizmie i niestety nie mogą być produkowane z nadwyżką na zapas. I przejdźmy teraz stricte do CBD, czyli kanabidiolu. Pozyskuje się go z konopi siewnych, które najczęściej są certyfikowane i bardzo ściśle kontrolowane. Szczególnie ścisłej kontroli podlega zawartość najbardziej kontrowersyjnego składnika, czyli THC. I jego zawartość, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, nie może być wyższa niż 0,2% w przeliczeniu na suchą masę surowca. Co istotne, konopie siewne wytwarzają więcej CBD niż THC. Natomiast konopie indyjskie są dużo większym źródłem związku THC niż w przypadku odmiany siewnej. Stanowią one jednak istotne źródło THC i CBD w przypadku leczniczej marihuany. Ale o THC i o leczniczej marihuanie dzisiaj nie będę się zbytnio rozwodzić. Jeśli jesteście tym zainteresowani już teraz, to zachęcam Was do przeczytania całego artykułu Asi Podgórskiej, który Wam oczywiście zostawię w linku w opisie. A teraz skupię się głównie na CBD. Najważniejszą cechą CBD i produktów, które go zawierają, jest to, że nie mają właściwości narkotycznych, dlatego są legalne i łatwo dostępne w wielu krajach, a także i w Polsce. I przegląd piśmiennictwa wyraźnie wskazuje, że kanabidiol świetnie sprawdza się jako element zmniejszający częstotliwość lub zapobiegający występowaniu określonych objawów chorobowych, takich jak brak apetytu, drgawki, bezsenność czy spastyczność mięśni. Dzięki właściwościom przeciwlękowym i przeciwpsychotycznym może być także niezwykle przydatny w psychiatrii. Wstępne badania kliniczne przeprowadzone na pacjentach ze schizofrenią wykazały, że CBD stanowi bezpieczną i dobrze tolerowaną alternatywę dla dotychczas stosowanych leków. W literaturze naukowej opisano także działania wspierające układ serotonergiczny organizmu. Istnieją zatem dowody, że wspomniany kanabinoid jest antagonistą receptora serotoninowego
5-HT1A, czyli aktywuje go podobnie jak serotonina, zmniejszając stany lękowe i depresję. Dodatkowo przez oddziaływanie na ten receptor CBD może być skuteczny w zapobieganiu nudnościom i wymiotom, co ma ogromne znaczenie m.in. przy chemioterapii nowotworów. Wykazano również jego właściwości uspokajające, przeciwpadaczkowe, neuroprotekcyjne, zmniejszające nerwice, przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne. Kochani, a więc dobiegłam do końca filmu. Mam nadzieję, że przekazane informacje będą dla Was przydatne i że Was zachęciłam do spróbowania olejku CBD, który ma wspaniałe właściwości. Jeśli oczywiście film Wam się podobał, koniecznie kliknijcie łapkę w górę. A teraz żegnam się z Wami serdecznie i do kolejnego filmu. Pa, pa!